Dzień dobry, witam Was na moim kanale Jagnatown, witam Was w kolejnym vlogu. Vlog niestety pierwszy na tym kanale chorobowy, ponieważ no i padło również na mnie i na Łucję, zaraziłyśmy się koronawirusem, tym omikronem. Było to nieuniknione, bo z tego co widzimy, po prostu wszyscy dookoła chorują. Jakieś no 90% ludzi, których znam, właśnie byli chorzy w ostatnich dwóch tygodniach, więc to była tylko kwestia czasu. Najpierw zaraziła się Łucja. U niej były objawy naprawdę lajtowe. Miała tylko drapanie w gardle, taką lekką chrypkę. No i w trzecim dniu dostała gorączki i miała gorączkę przez 2 dni. No i teraz tylko ma po prostu katar. Nadal siedzi na izolacji, bo ona się jeszcze załapała na te 10 dni, w których po 7 dniach, jeżeli test jest negatywny, może wyjść. Ja już jestem załapana też na 10 dni, ale po 5 dniu, jeżeli mój test będzie negatywny, też będę mogła wyjść. To się rzadko zdarza, no ale może akurat mi się uda, że już będę negatywna. W tym momencie jestem w dniu trzecim. Moje objawy nagram sobie na pamiątkę, bo jak sobie obejrzę za kilka lat, to będę wiedziała, jak się czułam podczas koronawirusa. Więc zaczęło się od tego, że nie wiedziałam, że jestem chora. Po prostu zrobiłam sobie test, bo ja muszę robić testy codziennie. Zrobiłam test, poszłam gdzieś i potem z powrotem wróciłam do łazienki, spojrzałam na wynik i dwie kreski, pozytywny. No więc tak jakby bezobjawowo się u mnie zaczęło. W pierwszym dniu zaczęło się u mnie, już oczywiście zostałam w domu, drapanie w gardle, takie jak nieraz wiecie, że będziecie przeziębieni albo idzie katar, to właśnie takie drapanie w gardle. W drugim dniu też drapanie w gardle z bólem gardła. W trzecim dniu, w którym to nagrywam, dzisiaj jest trzeci dzień i słuchajcie, powiem Wam, że doszło do tego wszystkiego takie ogólne zmęczenie. Tak mi się nic nie chce, bo ja normalnie działam różne rzeczy, zawsze. A w tym momencie dzisiaj się obudziłam i takie mam ciężkie wszystko. Czuję się, jakby ktoś mi po prostu przyłożył do całego ciała jakieś ciężary i nic mi się nie chce. Taka jestem, no, siedziałabym tylko, oglądała coś. Naprawdę, jak robiłam śniadanie, to się zmęczyłam. To jest takie dziwne uczucie. Jak widzicie, nie mam kaszlu, nie mam kataru, nie mam temperatury, bo sobie też mierzyłam gorączkę, tylko Wam mówię, że to uczucie takiego rozbicia, takiego totalnego wypompowania z energii jest dla mnie czymś zupełnie nowym, bo ja się tak nie czułam nigdy, żeby nie mieć zupełnie energii. Teraz to nagrywam, to jestem troszkę taka, wiecie, ożywiona, bo wypiłam w ogóle kawę. To się troszkę, tak wiecie, ogarnęłam, ale jak myłam garki, to musiałam usiąść 2 razy, bo nie chciało mi się po prostu ustać. Taka byłam, że muszę sobie odpocząć, tak jakbym przebiegła, nie wiem, maraton. Także to jest taki dziwny objaw, który właśnie doszedł w dniu trzecim. Będę Was tu informować na bieżąco, żebyście pod koniec tygodnia mieli przegląd, jak ten omikron wygląda. Ja jestem podwójnie zaszczepiona, Ucja jedną szczepionkę przyjęła, bo jeszcze nie było czasu, żeby przyjęła drugą, bo tam musi być odstęp iluś tygodni. Także tak jak widzicie, no to na szczęście ten omikron nie jest jakiś taki straszny, ale tak jak mówię, to zmęczenie jest takie dziwne. Także pokażę Wam, co w związku z tym, jak wygląda moje życie podczas izolacji, co będę robić, jak będę miała siłę jakąkolwiek na cokolwiek, co tam gotuję. No po prostu no, to będzie taki vlog no, typowo z domu, no bo jak wiecie, no nie mogę nigdzie wyjść. Mogę wyjść jedynie do ogródka. No, ale nigdzie dalej. Także widzimy się w kolejnym dniu, tak myślę, i Wam jutro opowiem, jak się czuję. A tu Wam jeszcze pokażę właśnie, bo zapomniałam, bo w ostatnim vlogu, jak nagrywałam, użyłam nowego sprzętu i zapomniałam Wam o nim powiedzieć, bo po prostu zapomniałam. W każdym razie tutaj teraz wrzucę, co sobie dokupiłam, żeby te moje vlogi były jeszcze fajniejsze. A moim nowym zakupem właśnie jest mikrofon. Chodzi o to, że czasami jak robię vlogi, to podkładam mój głos. I jak podkładam mój głos do mikrofonu, do tego, który jest zbudowany w komputerze, no nie wychodzi to zbyt dobrze. A przy takim profesjonalnym właśnie sprzęcie nie będzie żadnych szumów i ten głos będzie taki, wiecie, bardziej smooth, gładki i taki, jak powinien być. Także firma moja się rozwija, inwestuje w sprzęt. Zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłych vlogach, czy będzie słychać różnicę.
Bo to nie jest tak, że non-stop będę nagrywała mówiąc do niego. To po prostu jak czasami podkładam głos do jakiegoś filmu, który mam nagrany wcześniej, ja chciałabym coś jeszcze powiedzieć, albo jak wrzucam jakieś zdjęcia i do nich mówię, no to właśnie taki sprzęt mi się bardzo przyda. A tymczasem zjadłam na razie pół śniadania, kawa cappuccino i taki pyszny tostowany właśnie bagiel z serkiem, rzodkiewką, dymką oraz z czarną solą. Coś pysznego zjadłam pół, bo powiem Wam szczerze, że to jest coś troszkę dziwne. Nie mam apetytu tak za bardzo, a to jest naprawdę bardzo dziwne w moim przypadku. Także jakieś tam skutki te uboczne ten Omikron we mnie powoduje. Akcja obiad wygląda dzisiaj w ten sposób, że sobie po prostu paruję ziemniaczki i kalafiora, żeby było na szybko, potem tylko do tego będzie jajko sadzone z mikrofalówki, taki naprawdę na szybko obiad, bo wiecie, nie chcę zostawić Arka oczywiście głodnego, a on tutaj mi tak strasznie pomaga, bo on i na zakupy jeździ, czego on nienawidzi. No naprawdę super, kochanie, wielkie podziękowania dla Ciebie. I też zrobiłam miskę dla Arka, pokażę Wam może tą Buddha Bowl, którą oczywiście nadal działam codziennie. Miseczka wygląda dzisiaj tak, jak widzicie, wszystko jest na sałacie, hummus, awokado, tutaj działają dzisiaj pierwsze skrzypce, tu jeszcze widzicie fasola też białko, także i kapusta, jakieś kiełki, czarnuszka, no wszystko, żeby się Arek trzymał, bo on jako jedyny w rodzinie jeszcze nie poległ, także mam nadzieję, że już nic mu się, nic już nie wylezie, skoro już tyle dni się trzyma. Soki również pijemy, jak widzicie, tutaj był zielony sok ze szpinaku, ogórka, selera i pietruszki, tutaj sam jabłkowy, także zaraz będę kręciła też, słuchajcie, tutaj z pomarańczy, bo mam dużo kupione, u nas są teraz takie tanie pomarańcze jak zboże, tutaj z jabłek dla Łucji, także jest coś tam zawsze do robienia, tylko tak jak mówię, muszę tej energii troszkę nazbierać. Już mam wszystko uparowane, teraz część tych ziemniaków przekroję na pół albo na takie łódeczki. Poleję troszkę oliwą, dam soli i sobie je podpiekę jeszcze w zapiekę w piekarniku. I gotowe, zobaczcie, tak to wygląda. Podpieczone ziemniaki, na nich jajo, ja je zawsze robię w mikrofalówce, Wam kiedyś pokazywałam. I buraki, kalafior, bardzo proste. Mam nadzieję, że sobie Arek poje. Wam jeszcze pokażę, czym się wspomagam. Przede wszystkim Strepsils, no to wiadomo, każdy zna na gardło, albo to pomarańczowe. Tu mam jeszcze takie brytyjskie, to są takie cukiereczki właśnie z mentolem, eukaliptusem. One działają podobnie jak Strepsils, że się fajnie po nich oddycha, znaczy gardło tak nie drapie, bo ja nie lubię, jak mi to gardło drapie. No i to jest coś super, to jest taki spray właśnie na ból gardła. On działa w ten sposób, nie wszyscy go lubią, bo jak się nim siknie, to on znieczula, tak jak czujemy, jakbyśmy byli po zastrzyku u dentysty. Więc on całe gardło znieczula i niektórym jest po tym niedobrze i mają odruchy wymiotne, bo nic się nie czuje. Mi to pasuje. Ten spray jest dla mnie ok. Znam osoby, które mają ataki paniki po nim, ale ja jestem akurat ok. On naprawdę jest dobry i takie psiknięcia raz na 3 godziny i naprawdę to gardło jest w porządku. To jest oczywiście wszystko do kupienia bez recepty tutaj u nas. Popołudnie u mnie wygląda tak, że leżę w łóżku, oglądałam właśnie sobie horror na Netflixie, a teraz chyba idę już spać. Arek wróci w nocy. Bo jednak muszę wypocząć, nabrać sił, czuję się już lepiej niż rano, już tak nie jestem bardzo jakby zmęczona, no ale jednak jestem śpiąca, więc idę spać. Witam Was w dniu kolejnym mojego dziennika koronawirusowego. Jak widzicie, nie wyglądam najgorzej, nadal jestem bez make-upu, także ta bladość to jest moja naturalna bladość, ponieważ ja się nie opalam, nie mam czym za bardzo w tym kraju. Ale jak wiecie, opalenie nam szkodzi, to i tak się nie opalajcie. No nieważne, chodzi o to, jak to u mnie przebiegło ostatniej doby. Wieczorem wczoraj dostałam gorączki, takiej dosyć sporej i ta gorączka trzymała mnie całą noc, nic poza tym. Wzięłam paracetamol, wypiłam, poszłam spać, nad ranem kolejny. No i obudziłam się rano i czuję się już świetnie, gorączki nie ma. Także rozmawiałam z kilkoma ludźmi, którzy również potwierdzili, że w trzeciej dobie właśnie ta gorączka przychodzi i potem mija. Także idę, jakby to powiedzieć, podręcznikowo. Widzicie, no już nic mi kompletnie w zasadzie nie jest. Rano jeszcze troszkę byłam taka, że mi się znowu nic nie chciało, ale już spoko. Wiecie, wykąpałam się, zrobiłam sałatkę, zaraz Wam pokażę. Już tak jakby zaskoczyłam na odpowiedni tor. A w ogóle wczoraj, to Wam muszę powiedzieć, to mieliśmy horror w chacie. Arek pojechał do pracy.
i coś się stało ze szczurkiem, z naszym Felkiem. Zaczął jakby wymiotować, nie wiem, czy to była krew, czy to były po prostu takie zaległości z żołądka. Wyglądało to jakby ślina z krwią. I działo mu się tak, słuchajcie, przez kilka dobrych godzin. Teraz tak, nie mogłyśmy z Ucją iść do weterynarza, bo i ona, i ja na kwarantannie, zakaz wychodzenia, wiadomo. Arek w pracy, więc nie można było nic zrobić, więc starałam mu się tam jakoś grzebać w buzi, żeby nie wiem, bo wyglądało jakby on się czymś zablokował i jakby chciał coś z siebie wydalić, a dzień wcześniej gryzł plastik, ale one ciągle coś gryzą. No więc słuchajcie, jakiś domowy lekarz ze mnie się zrobił, ta gorączka mnie dopadła, tak ledwo co stałam nad nim, Ucja go trzymała, wycierałyśmy mu cały czas tą buzię, łapki, całe tłute, miał wszystko takie brudne. No powiem wam, że czegoś takiego to jeszcze w życiu nie widziałam. Drugi szczur, Gucio, non stop go też lizał, czyścił, podnosił mu w ogóle łapkami głowę, no jakbyście to widzieli, nawet nie chciała nagrywać, bo to był tak smutny widok. Ja mówię, no nie, no ten szczur do rana nie dożyje, koniec, kropka. Poszłam spać, w końcu mnie zebrała ta gorączka tak, że już nie dałam rady i słuchajcie, cud. Rano wstaliśmy, szczur zdrowiutki, czyściutki, jakby wziął kąpiel, naprawdę. Tak się doczyścił sam albo za pomocą brata. Nie wiem, czy to wszystko wyżygał, czym się tam struł, czy co mu tam zalegało. Normalnie dzisiaj śmiga, skacze i... Także jak ktoś wie coś o szczurach, to dajcie znać, co to mogło być. Będziemy mieli go na oku, ale wydaje mi się, że on się najadł tego plastiku i po prostu musiał go zwymiotować. Ale akurat w takim dniu się to wydarzyło, że ani nie można było iść do weterynarza, ja nawet stałam na nogach. Także zawsze jakieś kombo się musi wydarzyć, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Wezmę kamerę, to wam teraz pokażę, jak się mają dwaj bracia. Mają się tak. Gucio to jest ten zdrowy, a Feluś to ten, który był chory, dzisiaj odsypia. Jak widzicie, o, zaraz spadnie, fikułka zrobi. Są na razie na jednym spaniu, ponieważ no wszystko z Gucją dzisiaj czyściłyśmy, bo on jednak trochę wczoraj wymiotował. Wszystko było szorowane, te wszystkie części co środku zawsze w klatce. Dałyśmy do prania, teraz się suszą, drugie spanie, nawet Ucja ten domek drewniany dzisiaj myła i suszyłyśmy, żeby wszystko było odświeżone, żeby nie było zarazków. Także jak się później przebudzą, to wam może bardziej pokażę, na razie muszą ten tragiczny dzień odespać. A mąż tutaj naprawia dzisiaj kameraskop, tak to się nazywa. To jest takie urządzenie, tutaj się wkłada zdjęcie, które jest takie podwójne, to jest bardzo stare. Tutaj są dwa szkła, nie wiem, czy są powiększające, czy nie, ale jak się przyłoży nos i się patrzy na to zdjęcie robi się z dwóch jedno i na dodatek 3D. Się nie mylimy, bardzo, bardzo stare. Także to będzie prezent dla dziadka przy okazji, żeby sobie pooglądał 3D vintage. A my dzisiaj mamy taką lekką sałatkę, ponieważ zostało mi tych ziemniaczków z wczoraj, co je parowałam, więc wystarczy je na pół poprzecinać, dać troszkę pomidorków, cebulki czerwonej, cebulki dymki i pomieszać, załóżmy, olej z cytryną, z solą, z jakimiś ziołami. Taka sałatka jest super. Będziemy robić sok, marchewka, seler i chyba pomarańcze jabłko, ale to jeszcze chwilę. Za oknem dzisiaj w ogóle taka szarówka, nie wiem, czy to tak widać. Taki dzień z dupy, jak to się mówi. No, także tak ten dzień leci. Ja się czuję już naprawdę, naprawdę o wiele lepiej. Kolejny poranek, słuchajcie, ja się poszłam kąpać i zobaczcie, co mi mąż przygotował na śniadanie. Jest to absolutny sztos, kawusia oczywiście, ale zobaczcie na te grzanki. To są grzanki z ciemnego sera, z serkiem Philadelphia, smażonymi pieczarkami z przyprawami oraz na to sałata rozpunka. Słuchajcie, zaskoczył mnie. To jest śniadanie jak z reklamy. U nas tak reklamują właśnie serek Philadelphia, ale czy to nie wygląda pięknie? No powiem szczerze, Aruś, że masz talent kulinarny. Pycha. A ja sobie siadam na wyro i zjadam, bo nadal się relaksuję. Cześć! Wstałeś? Tak? Wypoczęty jesteś, Gucio? Wypucowałeś się? Jak stoją takie... Łapki mają takie obłędne. Jak ludzkie. Jak ludzkie ręce, co nie? A ty? Feluś, już jesteś zdrowy. Zdrowa mysza. Apetyt masz taki jak za dwóch teraz. A ty co mówisz? Coś zgrzytasz zębami dzisiaj. Co chciałeś powiedzieć, Gucio? Up
update dnia kolejnego. Jak widzicie, czuję się jak zupełnie zdrowa, nic mi już nie jest, nie ma gorączki, nie ma nic, nie ma kataru, nie ma chrypki, no po prostu cały czas nic. I powiem Wam szczerze, że jeszcze rano byłam troszkę taka, nie bardzo mi się chciało, ale potem już zaczęłam robić rzeczy, a to obiad, a to jakieś sprzątanie, pranie, bo się troszkę nazbierało, pracowanie. Już normalnie wróciłam do swojej energii, także czuję się zupełnie normalnie. Nawet sobie dzisiaj, słuchajcie, pozwoliłam na małą szklaneczkę winka różowego i zaraz sobie włączam Netflix, coś sobie obejrzę, bo stwierdziłam, że jednak troszkę się porelaksuję, tym bardziej, że nie ma Arka, bo powiedział, że skoro ja i Łucja jesteśmy na kwarantannie, to on nie będzie tracił czasu w domu i sobie pojechał robić nadgodziny do pracy, żeby tych pieniążków było więcej, tak wiecie, na wiosnę, na lato, na jakieś wycieczki, które planujemy. Także tak ta choroba przeszła. Mój piąty dzień dopiero jest we wtorek i tak potrzebuję z piątego i szóstego dnia testy negatywne. Na razie Łucja jest w dniu ósmym i ona ma nadal test pozytywny, to pomimo tego, że się czuje świetnie, jest zdrowa, no do szkoły jeszcze wrócić nie może. Dopiero w dniu dziesiątym, niezależnie od tego, czy test będzie pozytywny, czy negatywny, do szkoły już będzie mogła wrócić. Także tak to wygląda. Tak to u nas zarządzili. Tymczasem ja już spinam te włosy tak jak... Jedyna rzecz, której potrzebuję, to iść do fryzjera i bardzo nie mogę się doczekać na przyszły weekend, wtedy, kiedy już będę mogła wyjść. Chyba że wcześniej moje testy będą negatywne, to już będę mogła iść wcześniej, żeby jechać po prostu te włosy ściąć. Nadal bez makijażu, nic z twarzą nie robię, przynajmniej troszkę pooddycha. No i tak to wygląda. Popołudniowe, niedzielne popołudnie, tak jak mówię, włączam zaraz coś fajnego na Netflixie i sobie siedzę. No i tak to zleciało. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego mojego covidowego vloga. Jak widzieliście, nic ciekawego się w nim nie wydarzyło, bo co się mogło wydarzyć, siedząc w domu i w zasadzie nie mając energii, czy czwarte vloga. Mam nadzieję, że kolejny będzie już ciekawy, a mam w planach dla Was fajne ciasto. Jedyna rzecz, która się dzisiaj wydarzyła, to właśnie indyk w sosie pieczarkowym. Na obiad, który robiłam, jeszcze troszkę zostało, może jutro dojemy. Także tym akcentem żegnam się z Wami i zapraszam na kolejnego vloga.